Witam wszystkich. A, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o łączeniu uh, Agile'a, uh, to jest pewna metodyka wytwarzania oprogramowania, uh, i uh, UXa, czyli User Experience. Um, ile osób na sali tutaj wie, co to, co to jest w ogóle Agile? Tak, ręce do góry. No, to, to całkiem sporo tak naprawdę. Będę jeszcze trochę o tym mówiła, więc nie martwcie się. Um, a user experience? Dobra, super. Bardzo się cieszę, że dużo więcej w takim razie. Um, nazywam się Magdalena Strachyrzyńska i na co dzień pracuję w Polidei. Jestem um, inżynierem użyteczności, czyli na co dzień zajmuję się właśnie projektowaniem interfejsów użytkownika. A, natomiast ja uważam, że warto jest tak naprawdę spróbować połączyć te dwa e, światy e, i zacznę może od takiej Krótkiej historii. Um, wyobraźcie sobie, że jesteśmy 500, jakoś 500 lat wstecz, mniej lub więcej, a, i są w, jesteśmy pod wodą a, i w wodzie pływają sobie małe takie organizmy żywe. No i one co one widzą? One widzą tyle. Czyli tak naprawdę nie widzą nic. E, natomiast w pewnym momencie pojawiają się takie organizmy, które się nazywają protista. No i one zaczynają, no nie wiem, nie wiem, jak dużo wy tutaj widzicie, no ale coś tam, coś tam zaczynają widzieć. Można jakoś, można trochę światło wyłączyć, czy, czy coś? O, super. A, I tutaj oczywiście jest trochę za dużo, mi się wydaje pokazane, natomiast protisty, co one tak dokładnie widziały? One widziały um, natężenie światła i widziały um, kierunek światła, jeśli w ogóle to można nazwać widzeniem, bo tak naprawdę one tylko czuły to światło. W pewnym momencie pojawiły się organizmy, u których pojawiła się soczewka. Co się okazało? Co się okazało się, że wow, że promienie nagle osadzają nam się na ogniskowej, wreszcie coś widzimy, jest jakaś wizja. Um, I no, potem oczywiście pojawiła nam się zmienna ogniskowa, zaczęliśmy, mogliśmy e, oglądać, nie wiem, e, rzeczy bliżej, dalej i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie te organizmy stwierdziły, że kurczę, no ale tak, tak żyć pod wodą cały czas, to nie ma co, to wychodzimy na ląd. I co się wtedy stało? No, okazało się, że niestety trzeba po prostu zacząć od początku. Um, inny ośrodek, inaczej promienie się po prostu um, rozchodziły. Um, te organizmy po prostu, po prostu nie widziały nic, musiały się z powrotem przystosować do nowego środowiska i tym chciałam wam tak naprawdę przekazać, że adaptacja jest potrzebna, żeby w ogóle robić jakiekolwiek innowacje i... Um, kiedyś były bardzo popularne takie metody wytworzenia oprogramowania jak Waterfall, po polsku to się, to się nazywa kaskada. A, I one tak naprawdę mm, polegały na tym, że tworzyliśmy długo dokumentację. A potem długo implementowaliśmy, no i tak naprawdę nie było czegoś takiego, że nagle pojawiły się jakieś zmiany, nie mogliśmy się do nich przystosować w żaden sposób. Po prostu trzeba było zacząć od początku. Może mogło się też okazać, że to co wytworzyliśmy na sam koniec po prostu odbiegało od tego co w ogóle chcieliśmy stworzyć. A dlatego, dlatego w zasadzie zostały stworzone metodyki zwinne, czyli Agile, aby móc w trakcie tworzenia projektu przystosowywać się do nowych warunków. I tutaj przygotowałam wam Agile Manifesto. Ile osób w ogóle widziało to, ten dokument? Wow. No, tamta, tamta część z sali widzę, że to mocno, mocno tutaj wierzy, wierzy w ten Agile. Um, w tym dokumencie tak naprawdę zapisane są takie podstawowe zasady a, dotyczące Agile'u, czyli że um, bardziej cenimy um, osoby, i interakcje ponad procesy, narzędzia. Bardziej cieńmy gotowe, działające oprogramowanie ponad długą dokumentację. współpraca z klientem bardziej niż podążanie za planem i, znaczy, znaczy współpracę z klientem bardziej niż negocjowanie kontraktu i tak naprawdę adaptację bardziej niż podążanie za jakimś planem. Natomiast to jest bardzo teraz ważne. Te rzeczy po lewej a, tak, y, oni cenili je bardziej, ale to nie znaczy, że tych rzeczy po prawej oni w ogóle nie cenią. Oni uważają, że te rzeczy po prawej też są ważne, natomiast te rzeczy po lewej są ważniejsze. Więc zapamiętajcie to, ponieważ y, na przykład to, o czym zaraz będę mówiła, to Scrum, a Scrum to jest proces, a, który jest y, y, również należy do metodyk zwinnych. Um, czyli agile'owych. Um, natomiast co to jest user experience? No user experience to jest po prostu doświadczenie użytkownika. Użytkownik korzysta z jakiejś aplikacji, w i w ten sposób um, ma jakieś tam swoje odczucia, um, w jakiś sposób reaguje na to, co widzi na tym ekranie, w jakiś sposób z nim przeprowadza interakcję. Natomiast my zazwyczaj rozumiemy ten user experience jako coś pozytywnego. A, czyli dobry UX y, robi jakiś, y, tworzy jakąś dokumentację po to, żeby po prostu użytkownikowi było wygodnie z y, tego interfejsu korzystać. A, I to jest, to jest mój, tak naprawdę moja ulubiona, m, mój ulubiony rysunek przedstawiający jakiekolwiek a, cokolwiek związanego z UX-em, bo tak naprawdę to jest, to jest najważniejsze, to jest taka góra lodowa. Wiele osób, które myśli, że Um, wie, co to jest user experience, tak naprawdę kiedy, kiedy pokazuje mu tą górę lodową, okazuje się, że, że nic tak naprawdę nie wiedział, bo my patrzymy się na interfejs i myślimy sobie tak, a fajnie, jest ładna grafika, no to, 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 to chyba jest ten UX, prawda? No, nie do końca. Nie tak, nie tak to się tworzy. Tak naprawdę, kiedy mm, inżynier użyteczności chce stworzyć jakiś interfejs, to zaczyna od samego dołu. Zaczyna od tego, te, czego tak naprawdę Wy nie widzicie. On zaczyna od konceptu. E, przygotowuje koncept produktu, czyli czy w ogóle ten projekt ma sens, a czy, czy te zastosowane funkcjonalności e, w ogóle będą wykorzystywane przez tego użytkownika, w jaki sposób będą one wykorzystywane. Później przechodzili do zarysu, czyli. Jakie w ogóle one będą, ile ich będzie, e, tych funkcjonalności. Próbuję je ograniczyć, stworzyć jakąś listę, a potem możemy stworzyć strukturę. E, strukturę to na przykład są sitemapy, nawigacje, tak jak macie stronę internetową i nawigację, i potem dopiero przechodzimy do tego szkieletu, czyli wireframe'ów potocznie nazywanych. Wiem, że na pewno wiecie, co to są wireframy, natomiast zauważcie, że one są dopiero tak wysoko. Do nich się nie da. To nie jest tak, że wy rozmawiacie z UX-em i on wam powie, na jutro wam zrobię mokapy. To, to, to po prostu tak nie działa. Zauważcie, że on musi przejść od samego dołu do samej góry. No i na końcu mamy visual design, czyli tak naprawdę to, co już Wy uważacie za, za tą grafikę, za to, co tak ładnie wygląda, tą wisienkę na torcie. Um, czasami nawet nie UX to tworzy, tylko, tylko osobna osoba, która lepiej posługuje się Photoshopem od nas. Um, no i teraz, tak naprawdę, jak, jak to działa tak naprawdę? Mamy ten Agile po jednej stronie, ten zwinny Agile po drugiej stronie, UX, który zazwyczaj jest jednak kojarzony z tworzeniem dłuższej dokumentacji, testowaniem, tej, testowaniem interfejsu z użytkownikami itd. Um, no i jak, jak to się ma jedno do drugiego? Tak naprawdę, sporo rzeczy jest, tak naprawdę, sporo rzeczy się nie zgadza. Po jednej stronie mamy, w, nie wiem czy wiecie, ale w Agile'u, zespół projektowy, który wytwarza to oprogramowanie, powinien, mi, powinien być interdyscyplinarny, czyli um, dana osoba, dany programista może wykonać wszystkie zadania, może być też testerem. Może też no, w jakiś tam sposób zanalizować jakiś problem, coś tam doprojektować, jeśli czegoś brakuje. No UX zazwyczaj jednak działa, zazwyczaj działa jednak sam. Oczywiście staramy się, żeby nie działał sam, no ale tak niestety jest. E, poza tym w Agile mamy bardzo y, szybkie a, iteracje a, i y, te wymagania, które są y, podkładane przed y, i zbierane tak naprawdę, w trymiga przed daną iteracją są zazwyczaj proponowane przez właściciela produktu. Natomiast UX designer jakby chciałby tak po prostu usiąść sobie, zastanowić się kto będzie użytkownikiem tego, pozbierać, być może, być może poprowadzić jakieś ankiety, jakieś wywiady, no i dopiero tak naprawdę wtedy coś zacząć prototypować, potem znowu to przetestować z tym użytkownikiem. Ciężko jest tak zebrać te wymagania w jeden dzień, tak naprawdę. Um, poza tym uh, Agile uh, jednak promuje coś takiego jak empiryczne podejście. Zrobimy coś, uh, przetestujemy to, to, znaczy zrobimy coś, zobaczymy jak to działa, zrobimy coś dalej i tak dalej, i tak uh, dalej. Starają się nie tworzyć długiej dokumentacji. Uh, natomiast UX designer o ile zgadza się, fajnie by było, że ja coś stworzę, potem to przetestuję, to jednak my My jesteśmy jednak na tej samym dole góry lodowej, na samym początku, i my musimy coś założyć. My musimy zrobić chociaż jakiś minimalny koncept i zarys. Nie możemy tak po prostu od razu, no dobra, ruszamy z developmentem jutro. No, tak, tak się po prostu nie da. Coś, coś musimy założyć jakoś, chociażby jakąś tezę, hipotezę, którą chcemy przetestować poprzez ten interfejs. Um, no i w agile, tak naprawdę, chodzi o, na koniec o. A zwrot z inwestycji tak naprawdę to chodzi o zadowolenie klienta, no ale ja to przełożyłam jedno na drugie już tak na szybko. Um, no a u X-Designerowi chodzi o to, żeby z naszej aplikacji po prostu użytkownicy byli zadowoleni, było im miło, fajnie się z tego korzystało, spełniało ich potrzebę też zresztą. Um, no i mamy ten Agile i mamy bardzo dużo różnych metodyk wokół wokół tego. Um, jak również mamy Scrum, który jest procesem, który możemy, w którym, przez który możemy wdrożyć ten agile do, naszej, do naszego projektu. A, I dziś się skupię na Scrumie, ponieważ tak naprawdę w Scrumie a, przez jakiś czas w tym procesie przez jakiś czas pracowałam i chciałam się podzielić moimi spostrzeżeniami z Wami. Okej, okay. dzięki, że 10 minut już minęło. <laughs> um, I Scrum. Podzieliłam, to znaczy Scrum składa się z bardzo wielu elementów, natomiast ja chciałam Wam powiedzieć o trzech. Chciałam Wam powiedzieć, jak połączyć ten proces wytwarzania oprogramowania zwinnego a w systemie Scrum z projektowaniem interakcji. Tak samo w Scrumie mamy jakieś role. W jaki sposób tego UX Designera tam wrzucić do tego, prawda? Jaką on rolę powinien zajmować w tym projekcie? No i ostatnia rzecz. W Scrumie mamy. A mamy zadania i śledzimy w jaki sposób wykonywanie tych zadań. No i to też chciałabym powiedzieć, czy UX może być w jakiś sposób pomocny w tym procesie i jak możemy go do tego włączyć. Okej, okay, dobra. A tak wygląda proces skramowy. Ile osób widziało ten wykres? Jestem pewna, że będzie więcej osób. O, no mało. Dobra, to Wam trochę, trochę bardziej wytłumaczę w takim razie. Um, na początku. Muszę wam powiedzieć, że proces kramowy składa się z wielu iteracji. To jest tylko jedna iteracja wytwarzania tego oprogramowania. Um, I zespół skramowy, zespół, dewelop czyli deweloperzy, pracuje w takich sprintach. Um, PO, um, właściciel produktu, przygotowuje um, zadania, user stories, jakkolwiek my to tam nazywamy, czyli tak naprawdę user storiesem może być. Użytkownik może zalogować się do systemu. To, to jest chyba najprostszy. E, on sobie układa to, pisze na takich karteczkach, załóżmy, albo w jakimś systemie, e, i po czym zaczyna się sprint. On sobie on wyciąga trochę tych karteczek, i wtedy ten zespół mówi: Dobra, słuchaj, to my zdążymy zrobić to, to i to przez jakiś określony czas, na przykład tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, ilekolwiek ten sprint aktualnie nam trwają w tym projekcie. I my zrobimy tyle i tyle i tyle. My się do tego zobowiązujemy jako zespół skramowy, a po, yy, po, tym, yy, po tym określonym czasie my Ci pokażemy po prostu działające demo. Tak w zasadzie działa mniej lub więcej skram. Tych iteracji oczywiście mamy wiele i możemy w ten sposób często zmieniać a, to, jak nasz produkt będzie w przyszłości wyglądać. I teraz tak, w jaki sposób w ogóle połączyć pracę takiego designera? Bo wyobraźcie sobie, że ten designer musi przejść od samego dołu tej góry lodowej, aż do samej góry tej góry lodowej. Czyli tak naprawdę no, on pracuje w takim modelu kaskadowym, bo on robi najpierw to, potem robi to, potem robi tamto, no i potem na końcu gdzieś wypluwa te mocapy po długiej pracy, umysłowej, oczywiście, analitycznej, być może też kreatywnej. Potem ewentualnie te grafiki, lub ktoś inny robi te grafiki. No i tak naprawdę wydaje się, że on leci ze tą kaskadą, no i dopiero potem zaczynamy development. Tak niestety się zdarza, natomiast ja chciałabym spróbować. Ja na przykład chciałam um, łączyć te procesy, czyli w jaki sposób ten proces projektowy pod względem UX-a można połączyć z tymi, na przykład w procesie skramowym, z tymi sprintami. I w pierwszym podejściu moim jednak zastosowałam a, takie bardziej a, bezpieczne podejście, czyli jednak stworzenie wszystkiego od samego początku. A, no i potem po prostu lecą sprinty, czyli w zasadzie mamy gotowy produkt, a, no a potem ten, ten UX designer jest dostępny dla teamu i może, może im po prostu podpowiadać, jeśli coś jest niedospecyfikowane. Czyli taki po prostu upfront design, bardziej taki model kaskadowy. A, I muszę powiedzieć, że to, to się całkiem sprawdza, jednak wiadomo, ten proces, wtedy ten proces projektowy e, zaprojektowania samego UX-a, tych makiet, on po prostu będzie trwał bardzo długo. Musicie, musicie, po prostu, musicie po prostu o tym wiedzieć. To nie jest tak, że w tydzień i to będzie. A, no po prostu tak, tak nie może być. Natomiast e, tak czy siak staramy się ograniczyć ten, ten proces, więc e, jakieś dłuższe testy z użytkownikami no to niestety już tutaj odpadają, no bo jednak mamy jakieś tam Sprinty, które nadchodzą i musimy się zmobilizować do tej pracy, więc de facto ten, ten proces jest jednak trochę skrócony. E, natomiast możemy mieć też drugą, drugi sposób jak połączyć e, pracę UX Designera z teamem deweloperskim. I to jest, e, ja to nazywam zasadą minus jeden. E, czyli ogólnie działa to tak, że UX Designer pracuje sobie nad, nad dokumentacją do sprintu jeden, a e, w tym czasie zespół deweloperski nie robi nic. Potem UX designer zaczyna sobie pracować nad sprintem numer nad dokumentacją do sprintu numer dwa, No i wtedy ten, e, ten zespół skramowy, ten deweloperski sobie e, robi wtedy pierwszy sprint. A, no i tak to, tak to sobie działa, tak to się przeplatają te sprinty. Natomiast tutaj, tutaj możemy mieć yy, sporo problemów. Może się zdarzyć tak, że no, ten UX designer no, coś tam mu wypadło albo coś dłu za długo myślał no i po prostu nie zdąży zrobić nam tej specyfikacji. Tak niestety się może zdarzyć. To, to, jest, to jest pewne ryzyko wasze. E, natomiast y, warto pamiętać o jednej rzeczy. Cały czas przypominam o tej górze lodowej. UX designer musi mieć jakiś zarys wcześniej. To nie jest tak, że... Wy powiecie mu, za tydzień zaczynamy sprint, w tydzień zrób tą pierwszą część specyfikacji. On musi troszeczkę posiedzieć dłużej przed pierwszym sprintem, zrobić ten zarys, zrobić ten koncept, no i potem dopiero to może już lecieć w takich krótszych iteracjach. Ha, no i kolejna rzecz, to, jest, to są role skramowe. A product owner, to już wam parę razy powiedziałam, zresztą to jest po prostu właściciel produktu, Um, w startupie no to może być po prostu najbardziej decyzyjna osoba, natomiast jeśli pracujemy z y, firmą zewnętrzną, tak jak często to robimy w naszej firmie, e, czyli oni, oni po prostu mają jakiś startup, my im po prostu dajemy team deweloperski, a wtedy to jest jedna osoba, która po prostu, z którą po prostu rozmawiamy, która jest od strony klienta. Um, ten właściciel produktu jest odpowiedzialny za zwrot z inwestycji, czyli roi, a, i trzeba o tym pamiętać, to jest, to jest jeden z ważnych punktów. Scrum a, Development Team, no to, to jest po prostu zespół deweloperski. On jest interdyscyplinarny, samorganizujący się, a nikt nimi nie zarządza. E, I oni po prostu biorą sobie te taski z tego sprinta. Mówią, że no zrobimy je i powinni je zrobić, powinni coś nam dostarczyć po tym, po tym zakończonym sprincie. A ostatnia osoba to jest Scrum Master, którego jeszcze nie wspomniałam. Jest to rola często nierozumiana. A Scrum Master to nie jest żaden project manager, to nie jest product owner, co więcej, nie powinniśmy łączyć roli tego Product Ownera z tym Scrum Masterem, bo Scrum Master to jest osoba, która pomaga zespołowi, jeśli pojawią się jakieś problemy na drodze. Czyli nie wiem, jest, jest, jest coś, że jest coś po stronie klienta, a niedokończonego i, i zespół a Deweloperów nie może ruszyć dalej, wtedy po prostu Scrum Master powinien usunąć tą przeszkodę. Tak naprawdę, ja lubię bardzo porównanie, że Scrum Master to jest taki pasterz, a Development Team to są takie owieczki. On im, on im po prostu trochę pomaga, a ochroni przed jakimś tam wilkiem, ale tak naprawdę to nie każe im iść na dokładnie tą łączkę, on po prostu tam a, czuwa nad nimi. A, no i jak, jak połączyć tego, tego u ich designera? A UX designer to jest osoba, która zazwyczaj preferuje jednak pracę sama. No chyba, że ma jakiś tam zespół jeszcze UX designerów pod sobą, ale to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Załóżmy, że to jest jeden UX designer. No i czy ten UX designer na przykład może być Scrum Master'em? No tak naprawdę to czemu, czemu miałby nie być? Każdy może być Scrum Master'em, jak tylko się postara i wie jak to robić. A ponieważ Scrum Master... Um, to jest osoba, która powinna mieć jakąś empatię do tego swojego teamu, pomagać im. UX Designer na co dzień um, ma, przynajmniej stara się być bardziej empatyczny do swoich użytkowników, stara się tworzyć a, designy, które, które ludzie, z których ludzie będą korzystać. Prawdopodobnie byłby dobrym Scrum Master'em, ja tak uważam. A kolejna rzecz to jest to, że bardzo często, jak yy, każdy, jak widzi ten slajd, to już to już jest po prostu yy, każdy kto zobaczył ten slajd i ja się, się go zapytałam, czemu myślisz, że rolę scrum mastera możemy łatwo połączyć z UX designerem? I wtedy ta osoba mi odpowiada: "A, pewnie dlatego, że ma dużo czasu." Otóż nie, <gryw> tak nie jest. UX designer wbrew pozorom ma bardzo mało czasu, co więcej, on ma mniej czasu niż development team w trakcie sprintu i zaraz wam powiem, dlaczego. Natomiast y, to nie jest prawda, UX-designer nie ma wcale mało czasu i za mało dorobienia. Raczej, raczej, tak naprawdę, ma za dużo. Um, no, jakby tego UX-designera dokoptować do, do tych deweloperów, co, co to by się wtedy stało? No, po pierwsze, ten zespół niby miał być interdyscyplinarny, który robi jakieś tam zadania. Um, UX-designer robi swoje zadania, więc połączenie tego jest raczej takie, takie, takie trochę. Trochę nie pasuje, jeśli chodzi o Agile, natomiast UX Designer też ma jakieś zadania do wykonania. No i w pewien sposób również jest częścią zespołu, który wytwarza a na końcu produkt, więc też ma, też ma swój udział w projekcie, też ym, dodaje co, jakąś wartość do swojego projektu, więc tak naprawdę no fajnie by było, gdyby jednak był w tym zespole. Poza tym, jeśli on będzie w tym zespole, to on będzie się dobrze komunikował z waszymi deweloperami, a to, to jest tylko na plus, prawda? Jeśli jest dobra komunikacja między deweloperami a UX designerem. No i ostatnia rzecz, czy dużo osób się mnie pyta, czy UX designer może być product ownerem? Um, jeśli macie startup, jeśli ten, ta osoba jest wysoko postawioną osobą, czemu nie? A jeśli jest to UX Designer po stronie y, naszego software house'u, załóżmy, a Product Owner jest po stronie klienta, no nie bardzo. no Już Wam powiedziałam wcześniej, że przede wszystkim Product Owner, od, znaczy ten właściciel produktu, odpowiada za zwrot z inwestycji. No, UX Designer przecież nie będzie za to odpowiadał. Dlaczego niby miałby za to odpowiadać? On stoi zupełnie po innej stronie. Natomiast uh, UX designer jest bardzo pomocną osobą, jeśli chodzi o na przykład stworzenie uh, koncepcji, wizji produktu, on, on zawsze pomoże temu właścicielowi produktu w tym. Uh, poza tym, UX designer jest bardzo dobrą, jest osobą, która zna system na wylot, dlatego on bardzo łatwo napisze wam te zadania dla tych deweloperów. Wy możecie po prostu usiąść obok jako product owner. On, on, on to po prostu zrobi za was. On tak dobrze zna ten system, on wie, jak to podzielić na dobre a taski na dobre user stories, on, on pewnie sam je wypisywał jeszcze przed tym jak, jak zaczął, jak oni zaczęli kodować. Więc do tego jak najbardziej można go wykorzystać. No i kolejnym takim elementem właśnie, który, y, który jest skramowy, jest y, taka tablica. Um, programiści ją mają, nie wiem, fizyczną, programiści ją mogą mieć w systemie. Um, tam mamy zadania, czyli ogólnie rzecz biorąc taką tablicę tworzy się za każdym razem jak rozpoczynamy nowy sprint. Um, Czyli mamy zadanka do zrobienia, mamy zadania, um, w, które są w trakcie, i mamy zadania, które są zrobione. No i teraz pytanie, czy, bo tutaj, tutaj są tak naprawdę zadania dla deweloperów, czyli co jest do zakodowania, co jest do, za, do zaimplementowania. No jak, jak tutaj w ogóle ten UX Designer, jak, jak on się z tym łączy? Czy on się w ogóle łączy, czy on się nie łączy? No tak naprawdę nie wiadomo. A, ja testowałam sporo różnych. E, hipotez miałam na ten temat, jak to łączyć, jak tego nie łączyć. Natomiast ja przede wszystkim starałam się to testować i pierwszym moim podejściem, które, które, od którego już powoli odchodzę, było Scrumboard. Scrumboard, Scrumboard to jest dla deweloperów przede wszystkim. To są stories do zaimplementowania, to są storisy, które przechodzą całą drogę od lewej strony do prawej UX Designer tak naprawdę no, nie ma prawa tam tykać swoich rączek i pisać jakieś swoje zadania. No, przecież by to nie miało sensu. Więc moje pierwsze podejście było po prostu zostawić ten Scrumboard dla deweloperów. Niech ten UX Designer sobie, nie wiem, pisze, pisze sobie sam w notatniku, co on tam ma robić w tym projekcie. A drugim podejściem, które testowałam, było a, dodanie e, takiej tabelki ze specyfikacją. Czyli e, w tudu już są rzeczy gotowe, które prawda. Są, dokumentacja jest gotowa, one są do zaimplementowania, koderzy wiedzą, jak to zrobić, zakładamy. A, natomiast w specyfikacji są rzeczy, które są nieskończone. I teraz um, tak to jest fajne podejście, jeśli to są taski z tego samego sprintu. No bo tak naprawdę, jaki jest, jaki jest sens um, obrazowania ich tutaj? jeśli Załóżmy, że one są z tego samego sprintu, czyli u ich designer na, akurat nad nimi pracuje. I kiedy, yy, kiedy je zrobi, no to przekłada je sobie, przekłada je do tudu, no i już wtedy po prostu ci deweloperzy się tym zajmują. Natomiast a, to nie jest zbyt dobre podejście, bo wtedy zakładacie, że ten uX designer robi coś, co za chwilę będzie kodowane w trakcie, nie wiem, dwóch tygodni, on może się po prostu z tym nie wyrobić. Um, natomiast jeśli byście obrazowali to w taki sposób, że te specyfikacje są z kolejnego sprintu, czyli yy, specyfikacja dotyczy sprintu numer dwa, a bo UX designer pracuje w tym systemie minus jeden, o którym wam wcześniej mówiłam. Natomiast to do in progress dan dotyczy tego sprintu. No to czy tak naprawdę ma sens obrazowanie tutaj czegoś, co tak naprawdę będzie dopiero używane w kolejnym sprincie? Tak naprawdę nie bardzo ma sens. Więc więc to rozwiązanie tak naprawdę też yy, jakiś czas temu odrzuciłam. Um, natomiast jeśli macie oczywiście niedokończone taski, jeden, dwa na sprint możecie zrobić sobie taką, taką tabelkę z, tym, z tą specyfikacją. Um, oczywiście jak najbardziej można. Trzecim podejściem to jest takie podejście, że mamy jakiś tam zespół kreatywny w firmie i on ma po prostu swoją oddzielną tablicę a studio in Progress Done. No i on po prostu, sobie, ci UXi mają swoje taski, oni sobie samemu je przekładają. To jest, to jest całkiem dobre podejście, bo tak naprawdę nie walają nam się te etykiety designerskie w, na, na tej tablicy deweloperów. Natomiast y, fajnie było też jednak połączyć te tablice, czyli czy na jednej tablicy mogą być jednak te y, zadania dla deweloperów i zadania dla tych projektantów? Otóż, tak naprawdę, czemu nie? Przecież UX też, też, tak naprawdę, jak Wam pokazywałam, może być częścią drużyny. Więc wtedy ustawiamy sobie na przykład, a kładziemy sobie te taski, le, m, opisujemy je jako zadania dla projektanta, czyli UX, coś takiego, jak, jak komu wygodnie, no i wtedy taki UX sobie po prostu pracuje nad tym, przestawia. Oczywiście te taski będą dotyczyć kolejnego sprintu, jak najbardziej i raczej, nie, raczej po prostu je wyrzucimy, jak, jak z tego dan przejdą, bo pewnie będą inaczej formułowane niż zadania dla deweloperów, no ale tak naprawdę, jeśli, jeśli zależy nam na tym, żeby wszyscy razem z UX-em pojawiali się na tych codziennych spotkaniach i opowiadali sobie o tym, co robią, no to to jest tak naprawdę całkiem, całkiem dobre rozwiązanie. Będziemy po prostu mieli team, który, który razem... Pięć minut, dobra. Który razem, razem ze sobą fajnie współpracuje. Natomiast fajnie jak najbardziej da radę to wszystko połączyć, ale problemy po się tak naprawdę pojawiają wszędzie. Na samym początku, kiedy jeszcze jesteśmy przed pierwszym sprintem, może się okazać, że wizja jest niegotowa. Jeśli wizja, koncept, zarys jest niegotowy, to nie możemy ruszyć z niczym. Zresztą to już wam wcześniej mówiłam, to no po prostu projekt będzie opóźniony, jeśli, jeśli planowaliśmy zacząć development w jakimś określonym terminie. Um, kolejna rzecz to jest to, że w momencie, kiedy um, UX pracuje w takim systemie skromnym, no to on tak naprawdę. Nie ma zbyt dużo czasu, żeby przeprowadzić jakieś analizy, um, jakieś wywiady z użytkownikami, um, jakieś testy, potem tych makiet. On, on ma zazwyczaj mało czasu, on nie może tego zrobić. Um, w swoim modelu kaskadowym na pewno na pewno by trochę sobie czasu na to zaalokował. Uh, no i to jest kolejna rzecz, o której Wam już wspominałam przy samej tablicy, przy samym Scramboardzie. Może się okazać, że startujemy ze sprintem. A specyfikacja jest niegotowa. No i co wtedy zrobić? No nic, trzeba albo podjąć szybko decyzję, albo po prostu e, zakodować coś innego w tym sprincie. A, no i um, jedna z ostatnich rzeczy to jest coś takiego, jak ja to nazywam UX-owym rozszczepieniem. Może to wam się wydawać bardzo śmieszne, ale to jest dość duży problem. I tu właśnie teraz wracamy do tego momentu, dlaczego UX, dlaczego UX, UX designerowi jest ciężko być na przykład z Masterem i czy on ma w ogóle czas wolny. Um, on ma mniej czasu, ponieważ zauważcie, że on pracuje nad swoim sprintem, czyli tym, który będzie przyszły dla drużyny, a poza tym cały czas ci wszyscy programiści przylatują do niego co chwila i mówią, a słuchaj, a tutaj to, to, to jak to miało być zakodowane, bo w zasadzie to coś widzę na tej makiecie, ale w zasadzie to, to nie jestem taki pewien i tutaj przejście to jakie ma być i ten link ma być jakiś tam, a tak naprawdę UX designer pracuje w dwóch sprintach jednocześnie, a jeżeli na przykład jest to startup i on jeszcze ma jakieś, ym, co gorsze, do przetestowania części interfejsu, które już są wypuszczone, on je testuje z użytkownikami, to on pracuje nad trzema sprintami jednocześnie. Więc wyobraźcie sobie, że w systemie Scrumowym UX designer po prostu ma dwa razy albo trzy razy mniej czasu niż, niż deweloper. I ostatnia rzecz, w momencie, kiedy oddawany jest te demo działające po każdym sprincie, a osobą, która akceptuje te demo, jest oczywiście właściciel produktu. On powie, tak to się zgadza z moimi założeniami. Ja to akceptuję. Super jest. Lecimy z dalszym sprintem, albo nie, ten, ten User story jest niezrobiony, wywalamy i przekładamy na kolejny sprint do skończenia. I wyobraźcie sobie, że taki UX designer. On myśli zupełnie inaczej. On myśli tak, no fajnie, jest zakodowane, no przetestujmy to teraz z użytkownikami, jeśli się nie sprawdzi, wywalmy. No nie ma już na to czasu zazwyczaj po prostu. <gryw> po prostu jest wypuszczane do produktu i tyle, ewentualnie można się kłócić z tym właścicielem produktu, że no fajnie było to jednak przetestować przed wypuszczeniem. No, czasami można, czasami się da coś wykłócić, czasami po prostu się nie da. A, no i jakie są plusy a, łączenia Agila z UX-em? Jest ich, jest ich. No tutaj akurat jest mało, ale tak naprawdę one są bardzo ważne, bo przede wszystkim tworzone jest mniej dokumentacji. Ja wiadomo, nikt nie lubi dokumentacji. Wszyscy wolą jednak zapytać się tego ich designera, a nie czytać 10 stron, w jaki sposób ma działać jakaś tam interakcja, jakieś przejście, a jak, jak, gdzie, jakie mają być ikonki i dlaczego. E, więc po prostu można, można, ponieważ jest mniej dokumentacji, Um, no to można się więcej pytać, e, ten UX designer ma dla nas więcej czasu i ta komunikacja jest cały czas, czyli um, nie, tak, dokładnie. I poza tym, m, też bardzo ważna trzecia rzecz, to jest to, że a, tworzymy tylko te funkcjonalności, które mają jakieś znaczenie dla użytkowników, a, ponieważ po pierwsze, dlatego że, że zostały zaprojektowane razem z tym UX designerem, no po drugie dlatego, że bardzo możliwe, że ten UX designer wcześniej wziął, przetestował je a, i no i po prostu okaże się, że gdybyście nie mieli tego UX designera, zakodowalibyście za dużo y, funkcjonalności, y, niepotrzebne funkcjonalności, byście po prostu y, albo mieli mniejszy zwrot, albo po prostu wyrzucilibyście pieniądze w błoto. A, I coś, co jest Absolutnie najważniejszą rzeczą jest to, że UX Designer jest wtedy przy całym procesie projektowym, czyli od momentu konceptu do momentu a, końca implementacji projektu, pewnie jeszcze testów. I to jest bardzo ważne, ponieważ teraz, e, ponieważ cały czas tak naprawdę jest bardzo modne podejście, że UX Designer jest gdzieś tam z boku, a UX Designer powinien być cały czas e, przy projekcie i powinien pomagać po prostu tym deweloperom rozwiązywać różne problemy. I tak, wydaje mi się, że według mnie Agile i UX mogą, mogą, mogą w jakiś sposób być razem, mogą pomóc, projekt, mogą pomóc w tym, żeby projekt był lepszy. I przede wszystkim wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy tworzycie taki produkt, który był wcześniej zaprojektowany, który był wcześniej przetestowany, to macie no, chociaż taką wymierną pewność, że to, co tworzycie, tworzycie pod jakąś potrzebę, czyli um, tworzycie interfejs, tworzycie produkt, który spełnia jakąś potrzebę. Um, co po prostu powoduje, że um, prawdopodobnie jednak wasz produkt będzie używany, no i jakiś zwrot z tej inwestycji będziecie mieli. Um, no i dzięki to chyba tyle tak naprawdę.